O, Zgrydelos się mnie pyta na czacie, czym puszczę muzykę w tle. Na przykład multi gameplay guy ta rakieta. Możesz zamiast muzyki to bana mu po prostu wkleić. Ty, w ogóle widzę, że ty masz donate goal na hulajnogę. Rozumiem, że elektryczną. Tak, tak. W sensie nie dla mnie, tylko dziewczynie chcę kupić. Bo jakby ona dojeżdża do biura, ja mam biuro na chacie, więc stwierdziłem, że w sumie taki cel ustawię. Brzmi to trochę jak taki prezent, co wiesz, kupujesz dla syna Lego, ale tak naprawdę ty się będziesz tym bawił. Dobry plan! Powiem ci szczerze, stary, dobra, to weź tamtego wtrapa, jak tu trochę... Może być ciężko. Ej, lol, nabrali się! Może? Nie. Ciężko będzie. Vlad niestety też nie robi za dużo na samym początku. Dajesz nam radę? Tak, bijemy się o roślinkę po prostu. Fuck. Oj, wystąpił. Bo to na chwilę niby jest takim junglerem, ale w sumie ludzie gdzie na midzie grają, albo odwrotnie, sam nie wiem. Ona jest takim bardziej chyba midlanerem mimo wszystko. Nie, okay. Bez szans, musiałbym. A się wyskaluje, aby lepiej, zobaczysz. Za to byłem ostatnio na Barbie, pochwalę się. Zajebisty film. Strasznie mi się podobał, no. Ale Oppenheimera nie widziałem jeszcze. Ja już też nie, zbieram się, ale na IMAX-a chcę pójść, na Oppenheimera. Może do ciebie przyjadę w takim razie, bo ja ci powiem, że ani nie byłem na IMAX-ie, ani nie mam z kim iść na Oppenheimera, to może specjalnie przyjadę, żeby... To słuchaj, jeszcze się wbiję na Kim Chickena. O, ale żeś mnie teraz powinienem pracować, powinienem robić na zapas przed wyjazdem filmy i w ogóle. Ale jakby na przykład pojechać na jakąś, wiesz, 10, 11 i wrócić wieczorem o 23. Słuchaj, do zrobienia, jeszcze o automaty się zahaczy. Tym razem wygramy. Pamiętaj, że na ogół rezygnuje się z hazardu na chwilę przed swoją wielką wygraną. Dokładnie, kurwa, a propos wygranej. A spokojnie, wydaje mi się, że mogę to ugrać. Albo nie. O nie! Oj, nie, że to tak. Ja pierd... Proszę, nie są. Może przeżyjesz? Ty, jest okej chyba. Jeżeli dasz radę tutaj... Mam cię teraz. Kurwa, Jin mnie zabił. W tym teamie jest Jax, w tym teamie jest Jax. Panteon, Panteon. Są dwa Jaxy i dwa Panteony. Sam myślałem, czy nie pójść z Jaxem. No dobra, wygrana. Dobra, w końcu się coś udało. Dobra, ja będę rosty jak taki bot trochę szedł do przodu. Why are you running? Why are you running? Nie, nie, przepraszam. Połogłem flash, to ja pierdzielę. Przepraszam, że... Ja to... jebie. Nie no, w sensie jakby to nie jest problem, że to odbiegłeś. Po prostu w każdym tym jest albo Jax, albo Panteon. No to teraz po prostu wygrać 4 razy z rzędu i pierwsze miejsce. Ta, easy. Tutaj na Kajsę jakoś, żeby się udało wskoczyć i będzie spoko. Enemy spotted. O, ładnie, o to chodzi właśnie. No nie powinien zrobić 2 na 1. No właśnie, mnie porobił. On jest... Ale nie ma żadnych roślinek. Uciekł do... Dobra, masz go, masz go. Dobrze! Jeszcze tylko 3 rundy wygrać. No to jest... To jest taki gangbang. Oni dosłownie masz szczotują jak chcą. No wiesz, no oni ci wpadają na jeden cel. Mają tak dalekosiężny doskok, że nic nie zrobisz. Dobra, trudno. Nexta się ogra bezproblemowo. Greg Asior pyta, czy jesteś bardziej elo czy żelo? Właśnie kurwa to przeczytałem i chciałem się przeprosić, że tak czat u ciebie wygląda, bo to chyba tylko jak ja jestem, takie rzeczy się dzieją. Ej, nie, bez kitu. Naprawdę, większość przypadków to jest właśnie z elo żelo, to jest jak ty jesteś. Nie mówię, że nie ma elo żelo jak cię nie ma, ale jak jesteś, to właśnie elo żelo jest tak w głowie. Że tak powiem. Na Instagramie regularnie dostaję zdjęcia po prostu, że ktoś kupuje te kurwa żelki z Ozole. Nie wiem, czy ci o tym mówiłem, że tak jak czy nie. Ja czekam, aż do mnie z Ozole napiszą, że siema, dziękujemy za promocję. No słuchaj, wszystko zmierza w tamtym kierunku, bo jest ten deal z gumami Orbit. Z gum Orbit do żelek to już nie jest daleka droga. Prawda, chociaż z Orbitami to ci mogę zdradzić. Była jakaś tam opcja z Orbitem i powiedzieli nie, z nim nie chcemy. No nie! Jesteś zbyt kontrowersyjną postacią na scenie polskiego Lola YouTube'owego. Nie wiem, naprawdę nie wiem, na co musieli trafić ze mną. Jak to się robi? Witaj Kamilu, mój kolega jest furasem i pyta się o nim sądzisz. Nie, nie! Kamil, jest... kocham cię, chcę, żebyś wsadził swojego mięsistego kutasa do mordy. Nie, co to jest? Podnieś się, mieczu, je... Nie da się. It's a bun versus Polish community. In Polish we have a saying, in Polish we call it elo żelo, but in English we call it hello jelly, you know? Pawix się pyta, czy Antares żyje. No, są jakieś powody, dla których miałbyś nie żyć? Weź nie gadaj. Używasz TikToka, czy nie? Nie. No to jest taki profil na TikToku. Chłopaki to z mojego community co robią. No, wiesz, często widownia, nie że jacyś kumple bliscy czy coś, ale no tacy, co bardzo dużo siedzą w tym. Antares shitpost. No i tam, wiesz, rzucają regularnie jakieś memy związane ze mną, czy tam z chłopakami, tam z zielonym zjaneczkiem, tym chciwym bękiem, co nawija. No i zrobili mema, że umarłem. I wiesz, jak normalnie te memy robią po 5 tysięcy, 6, 7 tysięcy max,
wyświetleń. No na TikToka to nie jest nie wiadomo ile. Takie wiesz, hermetyczne, jak piszesz tam w małym gronie. No to ten mem poszedł kurwa na prawie 200 koła. Co jest? Nikt nie wiedział o co chodzi. Co druga osoba tylko pisała, kim ja kurwa jestem. Odpalał streama tego samego dnia, to nagle zamiast tam, nie wiem, 200-300 ludzi, to było prawie 400. Też ludzie pytają cię, kim ty jesteś i czemu nie żyjesz? Dobra, panie widzu, który mi proponował Malfighta podkryty, co kupować? Teraz musi brać odpowiedzialność za te propozycje. Dokładnie. O, zostawię tego. Ładnie. Dobra, raczej wygrana. Nie ma szans, żeby sobie poradził. Od roślinki do roślinki będzie latał. Nie może sobie pozwolić. Powinien chyba paść, myślę. Odsuń się, żeby nie zaskoczył. No dobrze. Idealnie. On zniknął. Jak on zniknął? Ma takiego augmenta. O, tu siedzi. To jest skill na znikanie rzeczywiście. Tak. Klasnąłem go w pysk, prosto w dziąsło dzinną i potem sobie dopiero odpaliłem strumyczka. Chyba on dostaje one shota w tym momencie. Nie, Fado dostaje akurat... No nie, no co za karakan głupi! Nie. Dobra, zostawiam się. Kołpak. Może zdążysz. On razu chce się bić. Nie, za dużo bije. Wejdę pierwszy może, żeby zrobić bańkę blitza. Pewnie. O kurwa. O, ale mu klasłem Dobra, krowa mnie zarąbała. No raczej koniec. Jezu, jak strzelił. Dobra, podki kupuję, bo coś czuję, że albo to wygramy teraz, albo... Albo wcale, koniec, no. Dobra, w kogo pierwszego? Ciężko z niej powiedzieć. Bo zjebałem ulta. O, nie, koniec. O, oni cały czas mieli wózek tutaj, może ty do niego wejdziesz. Chyba się wiedział. Ale bomby klepie... Dobra, teraz jeszcze jakbyś dał radę dolnego planta wziąć? O nie, Jack napisał ta rakieta, daj mu ile. A, shit. A próbuj górnego może. Andres? Ty. Yo! Let's go! Dobrze. Proszę, ta, bo ej, to jest jakiś ghoster, ja ci mówię. Z Gredolos pisze na czacie, Jax, napisz elo, żelo. Ej, ja na twoim miejscu bym dodał po prostu do... W sensie nie wiem, czy na Twitchu tak można, na YouTubie można zbanowane wyrazy. Bo problem jest tylko taki, że w ogóle wtedy bym nic nie pisali na czacie. Bez kitu, 90% wiadomości bez kitu. Co to było? Mam flashbacki z waszych czasów YouTube'owych, a na dniach robiłem sobie rewatch kilku odcinków. Jak któregoś razu zrobię streama z tego, jak oglądam starą klinikę i usuwam odcinki, które są jakieś takie kancelable. Jestem święcie przekonany, że wisi odcinek, gdzie jest P-word powiedziany. Na pewno. A co jest śmieszniejsze? Osoba, która została tak wyzywana, to jest komentator e-sportowy. Żartujesz. Nie, było, bo tam była taka mała drama, bo to Hodo wyzywał. Jak tam się zachował chyba jeden odcinek, w którym jest taki nazi montaż z tym skinem od Korki. Go baronem. No nie!